10 najlepszych zdjęć wykonanych przez NASA. Zaznaczam, wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez teleskop Hubble'a. Jest to teleskop kosmiczny, poruszający się po orbicie okołoziemskiej, nazwany na cześć amerykańskiego astronoma Edwina Hubble'a. 24 kwietnia 1990 roku został wyniesiony na orbitę przez prom kosmiczny podczas misji STS-31. Od momentu wystrzelenia w 1990 roku teleskop stał się jednym z najważniejszych przyrządów w historii astronomii. HST jest też efektem współpracy NASA i ESA. Wspólnie z teleskopami Camptona, Chandra oraz Spitzera jest częścią programu Great Observatories. Zobaczcie, jakie zdjęcia wykonał ten teleskop. Czarna dziura. Jest to obszar czasoprzestrzeni, którego z uwagi na wpływ grawitacji nic nie może opuścić. Zgodnie z ogólną teorią względności, do jej powstania niezbędne jest nagromadzenie się dużej masy w odpowiednio małej objętości. Czarną dziurę otacza matematycznie zdefiniowana powierzchnia nazwana horyzontem zdarzeń, która wyznacza granicę bez powrotu. Nazywa się ją czarną, ponieważ pochłania całkowicie światło trafiające w horyzont, nie odbijając niczego, zupełnie jak ciało doskonale czarne. Mechanika kwantowa przewiduje, że czarne dziury emitują promieniowanie jako ciało doskonale czarne o niezerowej temperaturze. Temperatura ta jest odwrotnie proporcjonalna do masy czarnej dziury, co sprawia, że bardzo trudno ją zaobserwować w wypadku czarnych dziur o masie gwiazdowej bądź większych. Na zdjęciu widzicie dysk materii otaczającej czarną dziurę, znajdującą się w centrum galaktyki NGC 4261 w gwiazdozbiorze Pany. Jeśli tak duży teleskop zrobił zdjęcie tak słabej jakości, to wyobraźcie sobie, jak ciężko było w ogóle zrobić to zdjęcie. Mgławica miotła wiedźmy. Fragment pozostałości po supernowej znajdującej się w konstelacji Łabędzia został odkryty 7 września 1784 roku. NGC 6960, bo tak brzmi oficjalna nazwa tego fragmentu, jest tylko zachodnią częścią dużej pozostałości po supernowej określanej jako pętla Łabędzia. Obiekt ten ma ponad trzykrotnie większą rozpiętość niż kątowe rozmiary Księżyca w pełni. Jasna gwiazda 52 Cygani, znajdująca się w samym środku, nie jest związana z tą supernową. Jest ona widoczna na nocnym niebie gołym okiem. Jest obiektem przedniego planu. Kolory uzyskane przez owy fragment są wywołane przez gwałtownie poruszający się gaz zderzający i energetyzujący cząsteczki gazu napotkane w okolicy. To właśnie tę mgławicę widzicie na zdjęciu. Znajduje się w odległości około 1400 lat świetlnych od Ziemi. Kolejna mgławica na zdjęciu, tym razem mgławica trójlistna koniczyna. Jest to mgławica emisyjna, powiązana z gromadą otwartą, znajdującą się w gwiazdozbiorze Strzelca. Została odkryta w 1764 roku. Odległość tej mgławicy od Ziemi nie jest dokładnie znana, szacuje się ją na od 2 do 9 tysięcy lat świetlnych. Na niebie zajmuje obszar o średnicy 28 minut łukowych. Jej jasność to około 9 m. Mgławica ta jest obszarem gwiazdotwórczym. Powiązana z nią gromada otwarta nosi oznaczenie C1759-230. Jedna z najbardziej fotogenicznych mgławic na naszym niebie. Pasmo mgły o średnicy równej połowie średnicy Księżyca przycięte na trzy części, które powodują jej wyjątkowy wygląd, który został uwzględniony w nazwie, czyli trójlistna koniczyna. Mgławica Carina, mgławica emisyjna i obszar H2 znajdujący się w gwiazdozbiorze Kila, została odkryta w 1751 roku. Mgławica ta znajduje się w odległości około 7500 lat świetlnych od Ziemi. Mgławica Carina jest jedną z największych i najjaśniejszych odkrytych mgławic. Jeśli uwzględnić jej słabsze zewnętrzne filary, rozciąga się na 300 lat świetlnych. Pył i gaz mgławicy są rozgrzewane przez znajdujące się w jej centrum młode gwiazdy. Należą do nich najcięższe znane gwiazdy typu widmowego, odkryte po raz pierwszy właśnie w tej mgławicy.
Obserwacje wykonane w podczerwieni wykazały, że różne części mgławicy poruszają się w różnych kierunkach z prędkościami dochodzącymi do 230 km na sekundę. Zderzenia obłoków poruszających się z tak dużymi prędkościami rozgrzewają materię do wysokiej temperatury. Mgławica orzeł, gromada otwarta w gwiazdozbiorze węża. W suplemencie do NGC pojawia się też oznaczona IC4703. Otóż jest to najsłynniejsze zdjęcie wykonane przez Hubble'a 1 kwietnia 1995 roku. W bardzo bliskim sąsiedztwie M16, bo tak się nazywa mgławica Orła, lekko na południe znajduje się inny ciekawy obiekt, mgławica Omega, która również jest emisyjna. Studiując fotografię obu obiektów, można dostrzec między nimi wiele ciemnych plam. Są to prawdopodobnie liczne mgławice ciemne. V838, gwiazda zmienna znajdująca się w gwiazdozbiorze jednorożca, została odkryta w styczniu 2002 roku przez astronoma amatora. Jest jedną z bardziej interesujących gwiazd Drogi Mlecznej, choć szczegóły jej natury nie zostały jeszcze do końca zrozumiane. Gwiazda ta jest położona na obrzeżach naszej galaktyki. Uważa się, że całkiem niedawno opuściła ona ciąg główny, stając się czerwonym nadolbrzymem. Zazwyczaj proces taki trwa setki lub nawet tysiące lat, jednak w wypadku V838 proces ten trwał zaledwie kilka miesięcy. W styczniu 2002 roku, gdy gwiazda ta po raz pierwszy gwałtownie pojaśniała, stała się 600 tysięcy razy jaśniejsza od Słońca. Miesiąc później zaobserwowano kolejne pojaśnienie, gdy jasność gwiazdy wzrosła w ciągu jednego dnia 10 tysięcy razy. Po raz ostatni gwiazda zwiększyła jasność w marcu 2002 roku. Na temat nietypowego zachowania gwiazdy powstało wiele teorii. Najbardziej prawdopodobną z nich i obecnie najczęściej przyjmowaną jest, że była to tak zwana nowa czerwona. Powstała w wyniku połączenia się ze sobą dwóch gwiazd. No przyznajcie, zdjęcie jest naprawdę efektowne i przypomina ikonę Firefoxa, prawda? Galaktyka Sombrero. Galaktyka położona w południowej części gwiazdozbioru Pany, tuż przy granicy z konstelacją Kruka. Otóż nazwa pochodzi od kapelusza Sombrero, który wygląda jak ta galaktyka. Galaktyka Sombrero ma wielkie, jasne jądro, mało rozwinięte ramiona spiralne i jest częściowo przysłonięta pasem naświecającej materii, składającym się głównie z pyłu i zimnego gazu wodorowego. Galaktyka ta zawiera wiele gromad kulistych, które tworzą wokół niej sferyczne halo. Sombrero znajduje się w odległości około 300 milionów lat świetlnych. Nie jest pewne, czy należy do jakiejś grupy lub gromady galaktyk. Mgławica Eskimos. Mgławica planetarna położona w gwiazdozbiorze bliźniąt, owalnego kształtu z jaśniejszym brzegiem. W lunecie można ją dostrzec jako plamkę. Jej rozmiary kątowe na niebie wynoszą 47 na 43 stopnie. Odkrył ją William Herschel w 1787 roku. Macierzysta gwiazda mgławicy ma jasność obserwowaną ponad 10,5 m, temperaturę zaś 400 tysięcy kelwinów. Należy do typu widmowego. Mgławica Eskimo znajduje się w odległości około 3830 lat świetlnych od Ziemi i jest to jeden z najbardziej niesamowitych widoków w całym kosmosie. Mars, czwarta od Słońca planeta Układu Słonecznego, nazwana od imienia rzymskiego boga wojny Marsa, zawdzięcza ją barwie, która przy obserwacji Ziemi wydaje się rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym Rzymianom z pożogą wojenną. Jest to ikoniczne zdjęcie Marsa, wykonane w 1999 roku. W centralnym miejscu fotografii znajduje się obszar, na którym wylądowała sonda kosmiczna. Saturn. Gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego pod względem odległości od Słońca, druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości. Charakterystyczną jego cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych. Inne planety olbrzymy także mają system pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy ani tak jasny. Według danych z 2019 roku znane są 82 naturalne satelity Saturna, co czyni go liderem wśród planet z największą liczbą księżyców.
Promień Saturna jest około 9 razy większy od promienia Ziemi. Dodatkowo posiada bardzo charakterystyczne 4 księżyce. I właśnie 24 lutego 2009 roku kosmiczny teleskop Hubble zarejestrował niezwykłe ujęcie 4 księżyców Saturna przechodzących przez jego tarczę lub w pobliżu niej, w tym największego z nich, Tytana. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały. Światowa Historia oraz Światowa Kultura. Trzymajcie się, cześć!